Witam Was, drodzy słuchacze, witam Was w podcaście Dyskusje o książkach, odcinek 122. Dzisiaj nie będziemy mówić o jednej książce, naszym tematem będzie wpływ literatury na zdrowie, a pomagać mi omówić ten temat, w zasadzie tą osobą, która omówi ten temat, będzie Beata Kubiak. Witaj, Beato. Witam serdecznie Ciebie, Piotrze, i słuchacze. Ty jesteś promotorem zdrowia i dietoprofilaktykiem. Jakbyś wytłumaczyła właśnie, szczególnie może tą drugą część. Co robi dietoprofilaktyk? No właśnie, nie jestem na pewno osobą, która, nie wiem, sprzedaje produkty czy układa diety, bo w tym kierunku trzeba mieć dużo wyższe jakby kwalifikacje, ale jestem osobą, która właśnie promuje, można powiedzieć, że wszystko to, co służy dla zdrowia. I nie chodzi tutaj właśnie wyłącznie jakby o promowanie tej zdrowej żywności, czy tylko zdrowego stylu jakby życia, ale też wpływ innych rzeczy, które wpływają na to nasze dobre samopoczucie. I między innymi właśnie kultura, literatura, sztuka, taniec i tak dalej. Wszystko, co się mieści pod słowem, można powiedzieć, chyba właśnie kultury, bo to nas rozwija, to nam daje pewną motywację, to nam naznacza kierunek jakby naszego życia, cel. I dlatego ten temat no, troszeczkę już mnie pochłonął, a myślę, że jeszcze bardziej będzie mnie pochłaniał, bo staram się go coraz bardziej rozbudowywać. Akurat miałeś okazję być na pierwszym takim moim wystąpieniu dotyczącego właśnie promowania zdrowia i bardzo mi miło z tego powodu. Ale myślę, że tych spotkań właśnie będę organizowała więcej tutaj na terenie UK dla Polonii, ponieważ ludzie nie są świadomi tak naprawdę, jak dużo dobrego robi kultura dla nas, udział właśnie w różnych wydarzeniach, jaki to wpływ ma na naszą, głównie właśnie psychikę, na nasz rozwój taki zarówno psychiczny, umysłowy, ale i ten emocjonalny, ale też i poprawę tych naszych kontaktów międzyludzkich. Także to jest, mówię, temat Boże. Jeśli chodzi z kolei o dietoprofilaktykę, to tutaj no, skupia to się na tym właśnie, co ze strony jakby tych diet żywienia nam służy. Ale tak jak powiedziałam, ja nie jestem osobą, która tutaj układa diety, czy osobą, która sprzedaje coś, co poprawia tą naszą dietę. O, tak bym to ujęła. Rozumiem. Ty wspomniałaś już o tym, że my spotkaliśmy się w zasadzie prawie tydzień temu, bo 18 czerwca w niedzielę byliśmy na takim koncercie Izy Konar. Byliśmy na koncercie Izy Konar. Była to taka poezja śpiewana, tam też Kasia Krawiecka. Kasia Krawiecka cytowała swoje wiersze. Także było bardzo fajne. Całość było zorganizowane chyba przez Agnieszkę Kuchnia-Wołosiewicz. Ona chyba była organizatorką tego właśnie. I ona oprócz właśnie tych rzeczy, których ja się tam spodziewałem, no bo spodziewałem się poezji, między innymi także ciebie zaprosiła i tak się spotkaliśmy prawie tydzień temu i postanowiliśmy omówić właśnie wpływ literatury na zdrowie. Bo ty na tym po tej poezji śpiewanej, po tej poezji recytowanej, ty miałaś taki troszeczkę szerszy, byłaś prelegentką, miałaś taki szerszy może temat, ogólnie jak kultura wpływa na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne. My dzisiaj się zajmiemy właśnie wpływem literatury. I takie pierwsze pytanie, o którym się tak zastanawiałem, bo my jako ludzie, my mamy te potrzeby fizyczne, czyli musimy jeść, musimy pić. Picie jest chyba nawet ważniejsze od jedzenia, ale kolejną taką naszą potrzebą, którą my mamy, są te takie potrzeby, które niektórzy nazywają duchowymi potrzebami, takie psychiczne. I chyba właśnie literatura jest jednym, może nawet najważniejszym miejscem, które może zaspokoić nad te potrzeby, nie? Tak. Dobrze, to znaczy fajnie, że to zauważyłeś, bo właśnie tak naprawdę ta duchowość
jako czynnik wpływający na zdrowie nie tak dawno został wzięty tak naprawdę pod uwagę. Głównie właśnie zdrowie określano jako ten dobrostan taki fizyczny, psychiczny, a od niedawna właśnie dołączono duchowość i jeszcze jeden taki czynnik jak nasza aktywność społeczna, nasz udział w życiu społecznym. I myślę, że bardzo fajnie, że to właśnie wzięto pod uwagę, ponieważ właśnie ludzie nie zdają sobie sprawy nawet, jak wielkie to ma znaczenie. I powiem Ci szczerze, że obecnie też w ramach akurat pracy pewne rzeczy prowadzę. I przekonuje się naocznie, jaki wpływ właśnie ta duchowość, poczucie tej duchowości ma na człowieka. I w tym w połączeniu właśnie też z literaturą, z książką. Duchowość tak naprawdę większość ludzi kojarzy sobie z takim zjawiskiem jakby nadprzyrodzonym. Nadprzyrodniczym, nie nadprzyrodzonym, nadprzyrodniczym. I najczęściej kojarzona ta duchowość jest z religijnością. Ale od roku 1993 właśnie zaczęto jakby oddzielać te dwie rzeczy, bo religijność to jest jakieś obrzędy, jakieś praktyki religijne, jakieś przestrzeganie zasad i tak dalej, czyli tak jak na przykład katolicy chodzą do kościoła, tak, i msza jest tam odpowiednio odprawiona według pewnych schematów. Nie jest tu nic złego, bo jeżeli ktoś po prostu w tą stronę poszedł bardziej tej religijności, to też chwalić. Ale duchowość jest właśnie trochę jakby inaczej ujęta. Ona bardziej się skupia nad takiej nadnaturalnej, wyższej sile naszej psychiki. W różnego rodzaju jakby też takich praktykach prowadzonych przez terapeutów jest to pokazywane jakby i jakby wprowadzane do życia wśród ludzi, ale to już są sprawy indywidualne i tutaj każdy może sobie ten sposób jakby wybierać, ale ta duchowość ma niezmierne znaczenie, ponieważ człowiek jakby jest postrzegany w takich jakby trzech aspektach, takim biologicznym, psychologicznym i duchowym właśnie. Dbamy o tą naszą biologiczność, czyli o pracę naszych wszystkich układów, tak, w środku, naszą kondycję i tak dalej. Dbamy o naszą jakby taką też psychikę. Ale jest nam też potrzebna do rozwoju ta duchowość, bo ta duchowość właśnie powoduje to, że człowiek jakby nie tylko wegetuje w swoim świecie, tak, ale budzi te większe potrzeby, te większe zapotrzebowania i właśnie to nadaje też taki sens naszego życia. Duchowość też, pierwsze, jest bardzo powiązana z literaturą, ponieważ literatura odzwierciedla takie trzy obszary refleksji, jeśli chodzi o tą duchowość. I tutaj jednym z tych obszarów jest takie podejście teologiczne, czyli tutaj już wiemy te właśnie takie jakby praktyki religijne i one są właśnie też pokazywane przez artystów. W pewien sposób. Jest podejście też to filozoficzne, przepraszam, ale ta filozofia to głównie skupia się jakby na badaniu
natury tego ducha, o co w tym chodzi. A psychologiczne to z kolei bardziej akcentuje te doświadczenia duchowe, czyli właśnie to, co odczuwamy, bo każdy człowiek odczuwa tą duchowość inaczej i tutaj nie da się naprawdę czegoś jakby opisać według jakiegoś danego schematu, ale wiemy na pewno, i ja to też wiem na podstawie siebie, że no, mamy tą potrzebę wewnętrzną i właściwie ta potrzeba nadaje sens wielu naszym działaniom, takim nawet codziennym. Ona jest potrzebna też chociażby do budowania właśnie dobrych relacji, zdrowych relacji, do uwalniania się też od tych złych przeżyć. Także mówię, ten temat jest bardzo, bardzo szeroki i duchowość też właśnie zainteresowała psychologów i jest właśnie też jakby wykorzystywana podczas terapii z daną osobą. I to ja uważam, że to jest naprawdę coś pozytywnego, ale najbardziej mnie cieszy, że właśnie jakby oddzielono właśnie religijność od duchowości. I jeżeli ktoś potrafi to oddzielić, to jednocześnie jakby buduje w sobie większą tolerancję do innych grup społecznych. Także naprawdę to jest no bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat. Czy wiesz co? Ja myślę, że niekoniecznie trzeba rozdzielać, bo wydaje mi się, że jeżeli jakaś osoba jest religijna i prawdopodobnie, nie wiem, literatura, którą będzie się zajmować, to będzie literatura religijna i ona, taka osoba będzie czerpać tą duchowość z tej literatury religijnej, na przykład z Biblii, tu nie ma nic złego, a być może osoba, która, nie wiem, nie wierzy w Boga albo, nie wiem, jest może tak troszeczkę oddalona, być może będzie czerpać tą duchowość, no, z bardziej świeckich książek też, nie? Dokładnie i dobrze, dobrze to ująłeś, ponieważ to jakby jedno drugiemu tutaj nie wchodzi w drogę, nic niczemu nie przeszkadza. Można właśnie być tą osobą religijną i w pełni czuć tą duchowość i odwrotnie, nie być osobą, która wyznaje daną religię, ale mimo wszystko czuje tą duchowość, tą siłę jakby wyższą w swoim życiu. Także nie, jedno drugiego na pewno nie wyklucza. Tak. A ty, kiedy mówisz właśnie o literaturze, czy masz na myśli jakąś konkretną książkę, czy masz na myśli jakąś książkę, nie wiem, która pomogła tobie rozwinąć duchowość, czy pomogła rozwinąć duchowość osobom, z którymi może rozmawiałaś? Wiesz co, ja to rzeczywiście jestem trochę częściowo taką historią i legendą, i między innymi też dla okolic właśnie Kettering i Wellingboro, bo tam część życia spędziłam, jeśli chodzi o pobyt tutaj na terenie UK. Ale tak, to właśnie książki wykiąkły, znaczy tak, może powiem w ten sposób. W naszym życiu dzieje się, jeśli chodzi o książkę, coś takiego, że kiedy jesteśmy w szkole, pochłania nas ta książka, tak? Że zarówno do pozyskiwania jakby wiedzy, jak i do rozwoju. I ja pamiętam, że w szkole podstawowej przerobiłam chyba całą bibliotekę i wszystkie pozycje, ale w bibliotekach szkolnych zazwyczaj mamy e-lektury, tak, jakieś książki przygodowe, opowieści i tak dalej. I później po szkole średniej, to znaczy później, kiedy wchodzimy w jakąś inną sferę naszego życia, dużo ludzi z powodu różnych, właściwie różnych powodów, często odkłada tą książkę, robi się taki przerywnik. Po jakimś czasie znowu do niej wracamy i tak właśnie było ze mną, ten powrót do książki. I pierwszą książką tak naprawdę po tych wielu latach była książka Briana Tracy'ego, chyba, o ile się nie mylę, ale tytuł to na pewno jest ten: Zmień myślenia, zmienisz swoje życie.
I to była taka książka, no właściwie skupiona na tym rozwoju naszym takim wewnętrznym. Nie żałuję żadnej kartki, którą przeczytałam w tej książce, ponieważ dużo ukierunkowała. Ale później ruszyłam w książki takie bardziej weselsze, bym powiedziała, nie tylko skupione tak tematycznie na rozwoju, ale weselsze i bardzo fajnie wspominam książkę, bo w tym czasie też prowadziłam live'a na swojej grupie dla kobiet i chciałam właśnie im jakby pokazać, że to szczęście idzie zbudować i ta książka, jeżeli dobrze pamiętam tytuł, I tak będę szczęśliwa, o, coś w tym rodzaju brzmiał. Nie była to żadna ciężka książka, lekka, ale też właśnie tak radośnie właśnie pokazuje, jak zbudować to swoje szczęście i że tak naprawdę każdy może. Przepraszam, że ci przerwę. Tytuł, a właśnie, że będę szczęśliwa, to jest to? Chyba tak. Stephanie A tak, Garnier? dokładnie, poczekaj, bo ja właśnie sobie też przygotowałam. Tak, a właśnie, że będę szczęśliwa. Dokładnie. I później tak każdą po kolei, później też ze względu na pracę, też powracałam do książek związanych z DDA. Z kolei, ale lubię też powieści. I z powieści, z kolei z opowiadań też wiele możemy się nauczyć, ponieważ pomagają one właśnie spojrzeć na wiele spraw takich codziennych, jakby z innego punktu. A to też jakby pomaga nie tylko, że w rozwoju, ale też jakby rozwiązywać te własne sprawy takie, no, dnia codziennego. Czy wprowadzać jakieś zmiany też, żeby nie tylko, że się rozwijać, ale też jakby zmieniać podejście do drugiego człowieka, żeby albo złamać ten lęk, bo ze mną było właśnie głównie tu chodziło o lęk przed otoczeniem, żeby nie bać się ludzi, na przykład, nie wiem, elegancko ubranych, którzy budzą jakiś respekt, wydaje nam się, że no, tam lepiej nie podchodzić, ale dzięki właśnie książce można wiele, wiele, wiele zrozumieć i te bariery się pokonuje i budzi się takie fajne życie. No ja będę musiał spróbować. Nie czytałem tej książki Zmień myślenia, zmienisz swoje życie Briana Tracy'ego. Ja Briana Tracy'ego znam tej książki chyba najbardziej znanej, Zjedz tę żabę. Wiesz co, właśnie ona jest taka dosyć popularna, no jeszcze do niej jakoś tak nie dotarłam. Kusi mnie, bo często mi się właśnie, najczęściej chyba przez Facebooka gdzieś mi krąży ten tytuł, bo Czy wiesz ludzie co? właśnie o nim mówią. Tam nie ma jakichś specjalnych dużo informacji. Zjedz tę żabę to jest w zasadzie parada, że jak masz 5 zadań na ten dzień, to żeby zacząć od tego najtrudniejszego, które właśnie on nazwał tą tytułową żabą, że to jest to właśnie, jak zaczniesz od tego najtrudniejszego i zrobisz najpierw to najgorsze, czyli przełkniesz tą żabę, potem już reszta też wiesz, z górki idzie. A to nie, to wiesz co, to książka Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie. Bardziej jest taka etapowa, że tak powoli prowadzi, tam są nawet ćwiczenia pokazane, opisane, jak właśnie można ćwiczyć w sobie pewne zachowania. Jest chyba łagodniejsza, podejrzewam. Ta może jest bardziej już odważna i tak jakby może po przeczytaniu tych pierwszych, lżejszych, daje jeszcze większą motywację do działań. Czy on chyba pisze takie? Bo może źle powiedziałem, bo zjedz tę żabę to jest właśnie o tym, żeby zacząć od tych najtrudniejszych, ale on tam podaje 21 metod. Właśnie, jak to zrobić? Czy ona też jest, wydaje mi się, że ten autor jest taki właśnie bardzo praktyczny, że on nie tylko mówi, co robić, ale też podaje różne sposoby, jak to robić, nie? No, to też jest, no, książka uczy, no,
z której strony by nie patrzył, to już nie chodzi o takie budowanie tej naszej jakby inteligencji, ale po prostu uczy codziennych nawet zachowań. Zresztą książkę wykorzystujemy też jakby do rozwoju jakby zwiększyć, polepszyć rozwój naszych dzieci, czytając im już bajki, tak? Więc to wszystko dąży w jednym celu, że no, książka rozwija. Tak, dokładnie. Ja sobie tak zawsze myślę o lalce. Lalka to jest taki książka, którą ja wielokrotnie przeczytałem i która być może ma na mnie dosyć duży wpływ. Bo lalka się zaczyna tam od tych dyskusji w tej gospodzie, gdzie tam omawiają Wokulskiego, ale przy okazji oni wspominają o różnych wydarzeniach politycznych. Wymieniają tam nazwiska różnych polityków, o których my dzisiaj prawdopodobnie bardzo mało wiemy. To byli ważni politycy wtedy, ludzie dyskutowali o nich. To daje. I wtedy człowiek sobie myśli, że dzisiaj w Polsce na przykład tam dyskutują PiS czy PO. A tam za, nie wiem, za 100 lat dzieciaki w szkole w ogóle nie będą wiedziały, kto to był, nie wiem, Kaczyński czy Tusk. Ale nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ja właśnie podczas tej naszej pogadanki tydzień temu właśnie powiedziałam, że książka zostawia ślady na kilka dni. I nieraz ludzie mówią, że przeczytali ileś razy tam daną książkę. I dzisiaj mnie to nie dziwi, bo kiedyś się chwilowo zatrzymałam i zastanawiałam, ale dzisiaj już nie jest to dla mnie zdziwieniem, bo faktycznie tak jest. Czytamy wiele książek, ale jednak po jakimś czasie to się ulatnia. Wiemy, że tam był właśnie, o, tak jak tutaj, że Wokulski, tak, w tej lalce, ale tak, żeby każdy szczegół gdzieś nam został, to on umyka, czy właśnie nazwiska danych osób. I no i sprawdza się to, że po prostu ten ślad po prostu jest, ale później umyka i dobrze go odnawiać. Tak. Ja też sobie tak myślałem, że książka daje pewne doświadczenia, bo na przykład ja w szkole, no trochę człowiek rozrabiał i miał różne dziwne pomysły, ale ja lubiłem też bardzo czytać. Pamiętam taką książkę Wspomnienia niebieskiego mundurka. Tam jest taka scena, gdzie chłopcy wzięli taki stary klucz, naładowali do niego prochu i strzelili później z tego klucza. Później przyszedł żandarm po nich, tam zostali aresztowani, tam cała taka sprawa, ale w pewnym sensie, czytając tą książkę, czytając to doświadczenie, ja w zasadzie nie miałem potrzeby, żeby samemu coś takiego zrobić, bo ja niejako z tymi bohaterami przeżyłem to wszystko i całe to doświadczenie, i później to aresztowanie. Czyli w pewnym sensie ja przeżyłem także konsekwencje, które oni mieli z tego. No i w tym celu właśnie wiele książek służy, że na podstawie bohaterów właśnie wyciągamy jakby, przynajmniej powinniśmy wyciągać to, co jest jakby najlepsze, bo bohaterowie są różni w książkach. Dobrze, źli, postępowanie też pokazane z tej dobrej strony, ze złej strony i po środku różnie to jest opisane. Ale właśnie cały sens czytania książki polega na tym, żeby umieć to wyłapywać, bo wczuwamy się w rolę tych jakby bohaterów, czytając. I to z kolei pomaga nam właśnie też znowu w życiu, ulepsza nas, poprawia to nasze samopoczucie, ponieważ dzięki książce znajdujemy właśnie te rozwiązania i to najczęściej te najlepsze rozwiązania. Tak. No, mamy większe doświadczenie, bo niejako nasze doświadczenie plus właśnie autora, który opisał różne rzeczy tam, nie? Dokładnie. A mało tego, to budujemy tolerancję też w sobie, nawet na te złe zachowania, że właśnie w życiu no, podchodzimy bardziej tak nastawieni pozytywnie. No trudno, zrobił, ale to nie dotyczy nas, nie my to zrobiliśmy, więc on ponosi za to odpowiedzialność, nie my. I najważniejsze, żebyśmy my się nie wkręcali w to złe. Więc no i znowu książka ma ten plus. Ale nie wiem, czy wiesz, książka też zmniejsza ból, ponieważ właśnie czytając, wgłębiając się właśnie
w role nadane bohaterom. Zaczynamy zapominać o bólu, jeżeli mamy taki ból chroniczny, taki przewlekły, wtedy właśnie on pozostaje w tyle i to nam też już ułatwia życie. Mało tego, to poprzez poznawanie zachowań różnych bohaterów budzi się w nas empatia, a więc następna taka cecha wyciągnięta, jeśli chodzi z czytania książek. Tak, tak. Ja to powiem ci, ja to odczuwam szczególnie przy bieganiu. Ja robię bardzo długie dystanse i audiobookach. I kiedy biegnę pół maratonu albo nawet cały maraton i mam audiobooka, wiesz, bo to jest wysiłek i w pewnym, tak. po tych 10 kilometrach to już jest naprawdę, zaczyna być mordęga w No, pewnym na pewno. momencie. Ale jeżeli mam ciekawego audiobooka, mi się wielokrotnie zdarzyło, że ja potrafiłem się wczuć w tą historię tak bardzo, że ja zapominałem o tym, że ja biegnę i nie skupiałem się o tym, nie wiem, na bólu mięśni, tylko właśnie Dokładnie. na książce, na taki dobry audiobook pomógł mi po prostu oderwać się jakby od tego, co się dzieje w tym miejscu, nie? Dokładnie, bo jakby właśnie słuchanie literatury czy czytanie literatury właśnie powoduje to, że budzą się te praca tych dobrych neuronów, to właśnie obniża ten stres, to napięcie nasze jednocześnie mięśniowe, bo to jedno z drugim się wiąże, jeżeli jest stres, to jest napięcie, więc to wszystko się wyróżnia. No, dobry sposób masz. Tak, tak. No, bo problem jest właśnie w tym, żeby czasami dobrego audiobooka zrobić, bo sytuacja jest odwrotna, kiedy coś nudnego się słucha. A, no to też prawda. No zresztą literatura jest czymś, co właśnie każdy musi dobrać dla siebie tutaj. Nie da się, że to, co ja lubię czytać, to druga osoba też będzie lubiła. Możemy polecić, możemy coś tam przedstawić, ale każdy jednak wybierze coś pod siebie. Jeden lubi kryminały, drugi lubi opowieści właśnie. Tak. My będziemy dzisiaj tak głównie pozytywnie mówić o literaturze, ale jest przecież literatura taka zła, która mogłaby doprowadzić, nie wiem, do czegoś złego. No, najgorszym przykładem pewnie jest Mein Kampf Hitlera, ale gdybyśmy wzięli pod uwagę na przykład romanse, w których wszystko jest piękne, nie wiem, jakiś milioner, bardzo bogaty, piękny, przystojny i od razu się zakochuje w jakiejś dziewczynie, czy tam, nie wiem, ta seria o wampirach, które ten, czy takie książki szkodę mogłyby wyrządzić, bo jeżeli na przykład młoda dziewczyna zaczytywałaby się w takich romansach i później oczekiwała w życiu, a przecież w książkach jest zawsze przedobrzone, czyli w normalnym życiu nie będzie nigdy aż takich kawalerów, jak są opisywani na przykład w romansach, przecież nie? No, masz w zupełności rację, że trzeba też brać taką poprawkę, że to jest taki świat fikcji czasami, ta książka, więc co innego powiedzmy książka naukowa, która tak oparta jest na faktach, dowodach i tak dalej, więc tutaj należy jej zaufać, ale książki innego typu, właśnie kryminały, książki, romans właśnie, jak tu wymieniłeś i tak dalej, czy science fiction, więc tak, racja, no tutaj należy brać dużą poprawkę, ale niemniej jakby na podstawie tych książek, no właśnie poznajemy różne typy osobowości, tak, więc tutaj należy kierować się tym dobrem, bym powiedziała, że żeby właśnie nie iść w tę stronę zła, tak? Bo w kryminale coś komuś się udało, to tak należy zrobić. Nie, broń Boże, no po prostu trzeba brać tą poprawkę, że czasami jest ten świat fantazji. Autorzy książek różnymi rzeczami się kierują. Jedni piszą książki na podstawie jakichś przeżyć, doświadczeń, między innymi też przeżyć duchowych, a inni
po prostu mają talent pisarski i dużą jakby wyobraźnię, fantazję i tak dalej. I umieszczają to właśnie w książkach, bo no, jakby podobnie jest z malarzami, tak, że też jeżeli coś odczuwa, rzuca to na płótno. Czy muzycy, którzy tworzą muzykę, także tutaj po prostu no, trzeba brać tą poprawkę, tak. Ty wspomniałaś, że polecałabyś na przykład te książki, jak na przykład Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie, czy a właśnie, że będę szczęśliwa. Czy byłyby jakieś książki, które byś odradzała? Żeby ich nie czytać, bo by zaszkodziły. No tutaj chyba tak nie mogę powiedzieć, żebym odradzała. Po prostu mówię, no, jedni naprawdę lubią książki przygodowe. No, każdy ma coś wybranego dla siebie. Ja akurat nie lubię kryminałów i nawet po nie nie sięgam. Nie lubię Tak, też tak. książek takich typowo fantastycznych, właśnie science fiction, coś w tym rodzaju. I nawet filmów też w tym kierunku nie oglądam. No ale są osoby, które to lubią. Ale tak, tutaj też bym się zgodziła, że właśnie nie dla każdego jest dana książka też. I też czasami ta ostrożność też dobrze, a zwłaszcza przy terapiach, jeżeli jest zachowana. Tak. No i ja dzisiaj chyba nie ma takiej literatury, ale ja słyszałem, że w okresie romantycznym była ta książka Cierpienia młodego Wertera, gdzie tam jest mowa o samobójstwie i podobno pod wpływem tej książki no, sporo osób popełniło samobójstwo po przeczytaniu jej, nie? Tak, sam właśnie tak, że ludzie, no, zdarzają się osoby, które odbiegają od pewnych norm, no ale życie i tego nie, po prostu nie przewidzimy, ale na pewno autor książki nie to miał na celu. No, to rzeczywiście. Ty wspomniałaś podczas tej prezentacji o biblioterapii. Mogłabyś wyjaśnić właśnie, co to jest biblioterapia? Tak, jest biblioterapia, a odmiana dla dzieci jest bajkoterapia. Biblioterapia, czyli już jak samo słowo się kojarzy, że tu chodzi o terapię i to właśnie terapię związaną, znaczy terapię za pomocą literatury i czasopism. Wykorzystuje się właśnie takie wyselekcjonowane materiały czytelnicze i to medycynie, psychiatrii, czy w ogóle w takim poradnictwie rozwiązywania problemów. Na czym polega ta biblioterapia? No, prowadzona jest oczywiście też przez osoby odpowiednio wykwalifikowane. Mogą być to nauczyciele, mogą to być biblioterapeuci typowo, ale jest to jakby praktykowane przy pomocy warsztatów i na tych warsztatach jest jakaś grupa osób. Tam jest właśnie czytana literatura, zazwyczaj głośno, może być też cicho i odsłuchiwana. I właśnie tu się wykorzystuje literaturę, która właśnie pokazuje jakby problemy. Tylko też biblioterapia jest jakby podzielona tematycznie. Czyli nie wiem, osoby, które mają problemy jakieś emocjonalne, więc tutaj będą wprowadzane książki, literatura właśnie związana z tym, jak sobie radzić z danymi emocjami. I też omawia się na nich właśnie zachowania właśnie różnych bohaterów, a jednocześnie też jakby ma to budzić wyobraźnię uczestników, w jaki sposób oni by to rozwiązali, więc to zawsze później prowadzi, no, raczej do tych dobrych rzeczy, do tych dobrych, te działania są właśnie dobrze ukierunkowane, bo to bardzo pomaga ludziom, zwłaszcza ludziom z jakimiś właśnie problemami takimi emocjonalnymi.
ale nawet i takimi psychiatrycznymi, więc tutaj ta biblioterapia ma dosyć szerokie zastosowanie. I ona tak naprawdę została stworzona, znaczy w Polsce pojawiła się dopiero w latach 30. XX wieku, a biblioterapia w ogóle jest odmianą arteterapii. O, bo to słowo nie jest łatwe do zapamiętania. Jest to właśnie jedna z metod. I twórcą właśnie był rosyjski bibliotekarz i bibliograf Nikołaj Rubakin. Także jeśli chodzi o dzieci, to właśnie przy pomocy bajkoterapii pomaga się dzieciom łamać głównie te lęki. Albo zrozumieć takie trudne sytuacje, między innymi jak na przykład rozwód rodziców czy utrata rodzica. Więc tutaj ta bajkoterapia u dzieci naprawdę robi dobrą pracę i na pewno efekty też przynosi takie bardziej pozytywne, że to dziecko bardziej sobie radzi. Ale nie tylko dziecko, tak, bo dorośli mają też problemy i to podobnego rodzaju właśnie, bo i dorośli nie potrafią sobie radzić często z rozwodem czy takimi innymi sprawami życia codziennego. I dzięki właśnie literaturze pomniejsza się ten stres, tak, wspomaga tą psychikę, czy nawet eliminuje takie osamotnienie, wyizolowanie społeczne. Także ta biblioterapia też jest takim szerokim tematem. Mam nadzieję, że też w przyszłości jeszcze bardziej go rozbuduje. Tak. Czyli ja sobie to wyobrażam tak, że ktoś przyjdzie na przykład do lekarza, jakiegoś psychologa, który z nim rozmawia i potem wypisuje mu niejako receptę. Na recepcie wypisuje mu książki, które ma czytać, jakby Ale zamiast właśnie. lekarz w pewnym sensie. Dokładnie, bo właśnie psycholodzy, psychiatrzy właśnie jakby jest takie określenie literatura na receptę wśród nich i właśnie zaleca się korzystanie właśnie z książek, z literatury, żeby sobie pomóc. I za pomocą literatury też jakby swoje działania mają psycholodzy i psychiatrzy. Także no mówię, temat naprawdę szeroki, jakby tak chciał się wgłębiać w każdy szczegół, to długo byśmy rozmawiali. Tak. Ja przypominam sobie kiedyś, bodajże w audiotece była bajki terapeutyczne dla dzieci, czyli to takie, ja sobie tak wyobrażam takie historie, że na przykład jakieś dziecko ma problem z nadwagą i jest historia, nie wiem, o jakimś misiu, który tam ma nadwagę i jak sobie radzi to, i wtedy człowiek do tego inaczej może podchodzi też, nie? Jak ja byłem młody, z kolei nie było może takich rzeczy, ale ja pamiętam takie książki, jak na przykład Gruby, nie pamiętam, kto to napisał. To było o chłopcu, który przeżył głód w Rosji, czy może na Ukrainie nawet, i potem po wojnie, kiedy już było jedzenie dostępne, on nie potrafił powstrzymać się przed tym, żeby jeść, no i po prostu zrobił się gruby. I też historia właśnie przyjaźni jego z innymi osobami i no to też spojrzenia, bo to z jednej strony, jeżeli ktoś miałby problem z nadwagą po przeczytaniu takiej książki, pewnie pomogłaby mu. Z drugiej strony, ktoś, kto nie ma takich problemów, może łatwiej mu zrozumieć osoby, które na przykład mają problem z nadwagą, bo to wynika na przykład z jakiejś traumy może nawet, nie? No dokładnie, to też taki jakby oddzielny temat, jeśli chodzi właśnie też o zdrowie i dietoprofilaktykę. I masz rację, że często ten problem właśnie wychodzi z różnych naszych takich przeżyć, doznań w trakcie naszego życia. Ale wracając do bibliografii, to ona właśnie ma takie główne trzy cele i pierwszy to jest właśnie takie działanie terapeutyczno-rehabilitacyjne,
ponieważ no, udziela to tego wsparcia psychicznego nam, tak? Literatura pomaga właśnie jakby złamać ten stres, lęk, napięcie nasze, czy pokonać jakieś takie niezrozumiałe sytuacje. Ma też działanie takie dydaktyczno-wychowawcze, czyli nakłania czytelnika do przemyśleń, autorefleksji różnych i kształtuje w ten sposób taką naszą postawę moralną, rozbudza tą wyobraźnię i też wspomaga te wszystkie nasze procesy takie poznawcze w życiu. I trzeci taki cel to jest właśnie profilaktyczne działanie, czyli wartościowe spędzanie właśnie czasu. Nie przy telefonie, bo dzisiaj wszyscy wisimy na tych telefonach i nie da się tego ukryć, bo ja też się na tym łapię sama. Zmniejsza stres związany właśnie z chorobami, bo zobaczmy, ile ludzi właśnie sięga po książkę, będąc w szpitalu. Tak. No i właśnie pomaga zrozumieć te wszystkie przeżycia, pomaga nam w tym rozwoju naszym osobistym. No i właśnie ta pomoc, taka bym powiedziała, w ręcach psychologów i psychiatrów. To jest właśnie taka główna rola bibliografii. Tak. Czyli wymieniłaś trzy takie powody czytania. Ten ostatni to była profilaktyka. I ja tak sobie tak myślałem, kiedy mówiłaś o tym, myślałem sobie o tej książce, o czytałaś pewnie albo słyszałaś My dzieci z dworca Zoo. I jak się zastanawiałem, czy na przykład dzieci, które czytałyby tą książkę o młodej dziewczynie, która tam weszła w ten nauk heroiny, czy to czytanie w pewnym sensie było taką profilaktyką, zabezpieczało pewnie dzieci, które same mogłyby pójść później w tym kierunku, nie? No pewnie tak, mówię właśnie większość, ja wierzę w to, że większość czytelników właśnie literaturę odbiera w tym kierunku takim właśnie poznawczym, tym pozytywnym rozwoju osobowości w tych dobrych aspektach. Tak. To będzie naprawdę wyjątek, że ktoś jakby czepi się tego złego bohatera i będzie szedł w tą drugą stronę. Tak. Na koniec chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo dzisiaj książki są mniej popularne. Kino, telewizja w zasadzie przejmują to. Teraz, czy książka jest lepsza od filmu? Ha. Pewnie, że tak. I to jeszcze jak bardzo. To znaczy tak, zarówno film i książka, możemy powiedzieć, służy w tym naszym wolnym czasie do tego zrelaksowania. Ale film po prostu oglądamy, widzimy to pobieżnie. Tak jakby nie ma tam takiej pełnej koncentracji. W książce jednak, jak się wczytujemy, to my się wczuwamy w tą książkę i żeby ją rozumieć, to jeszcze bardziej jakby wchodzimy w ten temat zawarty tej książki, czy w postępowanie tych bohaterów. I to jednocześnie właśnie budzi ten nasz mózg do działania, do myślenia, do wyobraźni. No to wszystkiego właściwie takiego, co wpływa no bardzo, bardzo korzystnie na naszą osobę, tak, na naszą pamięć. Jest też, mówi się właśnie, że kto czyta, żyje podwójnie. I tu Dokładnie. bym się naprawdę częściowo jakby zgodziła z tym powiedzeniem, bo tak jest, no, pomaga to wielu osobom, a czy pomaga na pewno, tylko jakby książka opóźnia proces starzenia się, właśnie choroba Alzheimera. Więc tutaj zapobiegamy jakby, bo być może jakby nie unikniemy, jeżeli tak gdzieś to już się zaczyna. Ale przynajmniej możemy zadziałać tak zapobiegawczo,
że opóźniać ten proces zanikania tej naszej pamięci właśnie poprzez czytanie, poprzez rozwijanie tych naszych myśli, poprzez skojarzenia. Także Tak. nie da się porównać książkę a film. Zresztą nawet nie, pewno też zauważyłeś, że czytamy książkę i później na podstawie tej książki jest zrobiony film. Ile rzeczy nam brakuje z tej książki w tym filmie? Dokładnie, Także to jest dokładnie. taka podstawa, gdzie można zrozumieć właśnie tą różnicę. Jak najbardziej. I mi w filmach najczęściej brakuje tego elementu, który w książkach, nie w każdej, ale w wielu książkach my wchodzimy do głowy bohaterów i my wiemy, co oni myślą. My nie tylko widzimy, bo w filmie my widzimy, co bohater mówi. W książce my możemy się dowiedzieć także, co on myśli w danym momencie. Tak, ale właśnie i rzecz polega na tym, że czytając to, co on myśli, to my naprawdę to odbieramy, jakby to dociera. Tak. A w filmie, ja wiem, jak sama oglądam filmy i też nieraz domu się śmieją, że właśnie w takim rozkojarzeniu powiedziała, no niby patrzę, widzę, ale czy tak naprawdę do końca usłyszałam, co tam powiedzieli, co wyrazili, więc nie. Poza tym, co jeszcze ważnego, jeśli chodzi o tą różnicę? W filmie dobrani są różni aktorzy, różnie odgrywają te role i nawet biorąc jakby tego samego bohatera, ale dwóch innych aktorów, każdy z nich nam pokaże inaczej to dane zdarzenie, my inaczej je będziemy odbierać. W książce czytając, my odbieramy to naturalnie tak, jak my to odczuwamy w danym momencie, więc też by znowu można było tutaj tak ciągle dyskutować i rozważać, ale nie, książka i literatura w 100% dużo więcej nam oddaje i daje niż film. Tak. Ja często w internecie można znaleźć takie żarty, że mężczyźni nigdy nie zrozumieją kobiet, że tu jest ta różnica, ale przecież wystarczy wziąć książkę, którą napisała autorka, jakaś autorka i najczęściej, żeby tam była bohaterka, która myśli sobie o czymś, na przykład romans z punktu widzenia kobiety, który napisała jakaś autorka. Dokładnie, mężczyzna może się dowiedzieć, jak kobiety myślą, że I czyli też można wejść dobra nawet do głowy uwaga. tej drugiej płci. Dokładnie, bo i właśnie życie też na tym polega właśnie, żeby mieć tolerancję nawet dla własnego partnera czy partnerki, tak? Więc warto zgłębiać tą wiedzę i właśnie tak jak dałeś tutaj przykład, przeczytać coś przeciwnego, nie tylko jak facet działa, jak facet jest bohaterem i tak dalej, ale przeczytać bardziej kobiecą jakby książkę, bo tak też takie podziały jakby są i wtedy też bardziej się lepiej się zrozumie tego swojego partnera czy partnerkę. I tutaj właśnie też w tym kierunku, jeżeli ktoś ma właśnie takiego typu problemy, to warto, żeby sięgnął po literaturę właśnie tą rozwojową. I poczytać właśnie tak nawzajem, bo tutaj nie kieruję tego, że tylko mężczyźni czy tylko kobiety, bo ten problem dotyczy dwóch stron. Żeby właśnie pobudzić to swoje myślenie, a jednocześnie zmienić to swoje myślenie i jednocześnie w przyszłości to pomoże uniknąć wielu konfliktów, jeśli chodzi o związki. Także jeszcze raz, literatura to jest po prostu nasze złoto. Dokładnie, dokładnie. Ja jestem niesamowicie, mówię, wdzięczna Agnieszce Kuchni, bo ona faktycznie, ona wzbudziła takiego konika we mnie, żeby zadziałać w tą stronę, bo ci, co wiedzą, to wiedzą, ale no, większość słuchaczy z pewnością nie. Prawda jest taka, Piotrze, że ja chodziłam do liceum medycznego, jak byłam młoda. Zatrzymałam się w 5. klasie 4 miesiące przed dyplomem. Życie. Nie będę tutaj objaśniać szczegółów. Później, wiadomo, pochłonięcie w pracy, w obowiązkach, ale przyszedł taki moment, i ja myślę, że wiele osób przeżywa podobnie jak ja
tą stratę, bo to jest strata w naszym życiu, nie ukrywajmy. I zwłaszcza odczuwamy ją, kiedy wypełniamy na przykład dokumenty do pracy. Mnie krew zalewała, jak ja nie wiedziałam, bo tak nie mogłam wpisać średniego, mimo że miałam 3/4 matury za sobą, ale nie mogłam tego zrobić, bo nie miałam dyplomu w ręku. I to była taka bolączka i przyszedł moment, że kiedy dzieci dorosły, moje córki, że cofnęłam się właśnie w stronę książki, którą ci wymieniłam, Zmień myślenie, zmienisz swoje życie. I sięgnęłam po szkołę. Tak, że nie było łatwo na początku. Marzyło mi się to, że może uda mi się dokończyć, no ale niestety system edukacji się zmienił w Polsce. Już nie ma liceum medycznych, teraz są studia pielęgniarskie. I żebym miała to średnie, musiałam zrobić całodzienne, znaczy normalne dzienne liceum. I skończyłam je w wieku 46 lat. Nie, 49, przepraszam, 46 jak zaczęłam. I później właśnie zrobiłam szkołę policealną i tak właśnie wdrożyłam się w to zdrowie i dietoprofilaktykę, ale to też zawdzięczam chyba mojej najmłodszej córce najbardziej, bo ona właśnie na podstawie właśnie książek, różnych czasopism właśnie ogarnęła jakby siebie. Nie będę tutaj wymieniać tematu, ale po prostu udowodniła mi naocznie, dwunastolatka wtedy, że można zrobić to, co komuś się wydaje niemożliwe, i zrobiła to. No to wtedy ja też od razu odniosłam to do siebie, jeżeli ona, a dlaczego ja nie? I tak po prostu ten rozwój postępuje i mówię, a następnie poprzez właśnie kulturę, te wszystkie wydarzenia, poznałam tych cudownych ludzi, no i jestem, gdzie jestem. Także życzę wszystkim, nie tylko czytelnikom, ale wszystkim słuchaczom, że warto właśnie się zatrzymać, warto wziąć dobrą książkę w rękę. Jeżeli właśnie sami nie umiemy się jakby ukierunkować, to właśnie przy pomocy książki, krok po kroku poćwiczyć. To naprawdę się da. Książki naprawdę mogą zmienić życie nasze na lepsze. Dokładnie. Na lepsze. Dobrze, słuchaj. Bardzo dziękuję Ci, Beato, za to, że znalazłeś czas, że mogliśmy poruszyć ten ważny temat i zachęcić słuchaczy do tego, żeby czytali. Ja myślę, że czytają, no bo ci, którzy słuchają tego podcastu, dyskusji o książkach, to pewnie czytają, ale może dodatkowo im powiedzieliśmy, naszym słuchaczom, że warto czytać, że to pomoże zdrowiu psychicznemu, rozluźnieniu mięśni, na przykład może wstrzymać Alzheimera, czy może wręcz pomóc zapobiec, profilaktyka przed problemami, które teoretycznie moglibyśmy sprowadzić na siebie. Dokładnie i ja jeszcze raz zachęcam wszystkich słuchaczy do brania udziału właśnie w wydarzeniach, do odsłuchiwania takich audycji właśnie jak i ty tutaj prowadzisz, ponieważ no, to daje sens życiu, daje kierunek naszym działaniu. Tak. Gdyby słuchacze chcieli ciebie znaleźć, to najlepiej masz jakiś profil na Facebooku, stronę? Wiesz co, tak, to są tak naprawdę, mówię, początki moje, jeszcze nie mam żadnego tam fanpage'a czy bloga, ale tak na stronie Facebooka wszyscy mnie odnajdą jako Beata Kubiak, więc tak, jestem do dyspozycji, można napisać, można pytać, chętnie odpowiem. Dobrze, także w notatkach do tej audycji damy link może do twojej strony, do twojego profilu na Facebooku, w przyszłości może do profilu jakiegoś fanpage'a, jeżeli kiedyś sobie zrobisz. Też będzie bardzo fajnie. Także jeszcze raz bardzo Tobie dziękuję i oczywiście Wam, słuchacze, też bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeszcze raz dziękuję, pierwsze, i miło było tutaj spotkać się.